prawda. Będą ci machali lizakiem, jak się będziesz do nich zbliżał. Albo możesz w opcjach sobie ustawić, żeby ci podświetlało twój pit stop. I polecam sobie włączyć podświetlanie pit stopu. Też sobie zawsze można sprawdzić na praktyce, gdzie jest twój pit stop, bo na wyścigu będzie ten sam. No tak. Bo to zależy od wejścia na lobby, w której, w jakiej kolejności się wchodzi. Dawaj slipa, ślimak, podciągnę się. Tam, wiesz. Co nie stało? W lesie. Opony przegrzały. Się gorąco zrobiło. Pięć groszy to było.
Była taka szkoda, nie? Bo to byłeś naprawdę świetny czas. Czwartą pozycję startową. Ale trzecią, no. Ale za drugi raz też zrobiłem jeszcze lepszą życiówę, także dla mnie to było bez różnicy. Spokojnie, że dwie minuty czasu są przed wyścigiem. A ja zalecam wlać 75. Bo już będziecie uczyli się feelingu samochodu pod główny wyścig. Ładnie. Jeden 46, tak liczyłem. Policzyłem 46. To lepiej mniej niż więcej, nie? Właściwie to lepiej więcej niż mniej, no ale dobra. A ja liczę 26 okrążeń. 25,47. No to 26, nie? To ci mało pali, bo mi pali dużo więcej. No, ślimak. Tak, są false starty. Najlepiej ze sprzęgła ruszać, jak masz sprzęgło. Uwaga, zimne opony i zimne hamulce. Nie, opony nie, ale hamulce. Na deszcz.
Nie ma za ciepło, ale hardy są mus tutaj na tym torze. Nie, tak, nie trzeba tak od razu zwalniać, jest na to trochę czasu. No, trzeba uważać, żeby nie stworzyć zagrożenia, nie? Bo tutaj się samochód nie robi, tak jak w Grand TS przezroczysty. Tak jeszcze w woli ścisłości można 5 razy to olać. Dostaniesz karę czasową wtedy, jak mocno przewiniłeś. Zolder był mega. Szkoda tego zjazdu do pit stopu, ślimak. No, przekombinowałeś. Ale źle jadę, no nie mam pytań. Ja już widziałem.
to chyba, że nie ustawisz na prawie zawieszenia. Wtedy nie wyprostują. Mogą bardzo wpłynąć, tak. Zobacz na dzik, czy on ma spoiler. Może nie ma spoilera. No. Ile masz? To tak samo jak ja. Masz na 405 minut wyścig. Ja im kazałem. Team Orders. Z tym zakrętem każdy ma problem. Wiem, widziałem. Czułem utrzymanie go. Poszedłem bokiem.
O, wow. Tam trzeba bardzo mocno przehamować, bardzo mocno. Bo tam można dostać ładną karę, jak się mocno wyjedzie. Znaczy się ostrzeżenie. Pachołki latają. Dzięki. Ja zawsze żył tym. Na start meta? Na prostej? Bo tam w tym roku tam się strasznie mocno rozwalił LMP samochód, nie? Na wyścigu. Prawdziwym. LMS. Nie, o tym, o LMP 2. Albo 2-3, nie pamiętam. LMP 3 albo LMP 2. GTE tak, na wyjściu zakrętu i LMP2 albo 3 chyba 2 próbował go ominąć i wjechał w tą bandę oddzielającą pit stop od w te opony, prosto w nie, tak oddzielającą prostą od LMP3, no to była masakra.
Temperatury mega wzrosły, strasznie się porozgrzewało wszystko. No ładnie, jest progres mocny. No, zależy jaka będzie temperatura na wyścigu, tego nie wiemy. Ślimak, a data jest ustawiona poprawnie? Prawie. A, ale jest po... Aha. To ciepło jest jak na październik. 48 stopni, 42. Gorąco w tej Portugalii. Się przegrywają na twarde. No to ciekawe, nawet nie wiedziałem. Ale to pod warunkiem, że ma kamerę, nie? Na replayu czy coś. Na live'ie. Aha, na twoim dashboardzie się wyświetla, rozumiem. Tak, rozumiem już teraz, no. No tak.
Dzięki. No to przecież tego nie ma znaczenia, nie? Bez dwóch zdań. No, są trudne wręcz. No.
A, to już, to ona jest dobra, no. Są zdjęcia. Nie. Pana teka. Nie wierzysz? Ile ty masz lat? Na treningu jechałem w tych samych warunkach.